Witajcie drodzy YouTubeowicze, kazam z tej strony. Witam w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się modelowi XV95 Ghost Kill Battlesuit do Army Tao Empire do Warhammera 40 000. Poza tym, pancerzem znajdziemy dwie takie dronki. O czym no już nas informuje przód tego pudełka. Trzy figurki w środku, ostrzeżenie o małych elementach, wiek zalecany 12 lat. No a z tyłu pudełka znajdziemy no ilustracje przedstawiającą różne opcje uzbrojenia oraz opcje sklejenia kokpitu na różne sposoby, otwarty kokpit w pełni z pilotem widocznym lub taki z głową obudowaną. Fajnie to się prezentuje, no ale zobaczymy jak wyglądają same wypraski, do których dostęp jest całkiem prosty. Tutaj widzimy um, zalecane farbki przez producenta jak pomalować ten model. W ten sposób. Oczywiście pomalowanie go będzie wymagało raczej większej ilości farbek niż to, co jest tutaj podane, no ale jest to jakiś mniej więcej wyznacznik, którym można się kierować. Instrukcja sklejenia modelu w kilku językach, jednak nie znajdziemy tu polskiego. Wszystkie elementy są ponumerowane na wypraskach, i tutaj widzimy, instrukcja wykorzystuje to numerowanie i w przejrzysty sposób prowadzi nas. Przez proces budowy. Tutaj pragnę zaznaczyć, że instrukcje od Games Workshopu są bardzo dobre, przejrzyste, dobrze wyglądają, ale czasami zdarzają się błędy, muszę to powiedzieć. Takie wizualizacje są nieprawidłowe, już gotowego modelu. Zdarzało mi się to nieraz. Szkoda, szkoda, bo one są poza tym bardzo dobrze wykonane. Założenie jest dobre i czasami jeszcze pokazują na kolorowo, gdzie położyć klej i tak dalej. Ale te błędy się niestety zdarzają. Znajdziemy także arkusz kalkomanii. I tutaj dla tału jest zaznaczone co do jakiego pancerza czy piechoty użyć, których kalkomanii. Dla tego konkretnego modelu będą te tutaj. W instrukcji znajdziemy także zasady dla tego modelu. Do ósmej edycji Warhammera brakuje tu tylko kosztów punktowych. Do match play mamy za to punkty power level. A same wypraski tak się prezentują. Znajdziemy trzy wypraski: podstawkę dużą pod sam pancerz bojowy i małe podstawki wykonane z przezroczystego plastiku pod latające drony. Przejdźmy do tego co tygryski lubią najbardziej, czyli samych wyprasek. Tutaj widzimy elementy potrzebne do zbudowania dron MV-5 Stealth Drone. Tak to się prezentuje. Te elementy duże potrzebne są do zbudowania broni Cycle Ion Wrecker. No i tu widzimy jest to słusznych rozmiarów. No Ten pancerz będzie dość spory i jego broń również będzie solidna. Mamy tu na ramienniki i różne elementy konstrukcyjne. Magazynek do Fusion Collidera. Tutaj się mocuje już sklejone te elementy. Tutaj wspomnę od razu o łatwej możliwości magnesowania tego zestawu. Do ręki jest doklejany już cały element uzbrojenia: albo ta broń, albo ta broń. I wystarczy wywiercić, wkleić tam magnes i w tych broniach. I bez problemu będziemy mogli mieć je wymienne, jeśli tylko zapragniemy mieć taką opcję, możliwość po prostu. Tu widzimy połączenia kształtowe, które pomogą zbudować nam te w konkretnym przypadku, dzięki czemu łatwiej się nam to zbiegnie. Detale dron. Tu są świetne takie turbiny, prezentują się genialnie, są malutkimi detalami, ale można je wykorzystać w wielu miejscach, skopiować je sobie przy pomocy jakiejś masy modelarskiej, fajnie to wygląda. No i detale samych broni. W stylu charakterystycznym oczywiście dla tału, czyli no mają takie ostre kanty i fajnie to po prostu wygląda. Detale samych dron od spodów również kojarzą się z jakąś mechaniką zaawansowaną. Ciekawostką są te tutaj elementy o numerze 20. Są one identyczne. Jest to to takie oczko, które widzimy tutaj w tej główce i są dwie opcje tych główek. Tego nie widać tu z tyłu pudełka, ale znajdziemy je na wypraskach. Tutaj znajdziemy części do tej opcjonalnej głowy tego pancerza, część 16-17 i 18-19 mają tutaj, moż, mamy tutaj możliwość zdecydowania, jaką chcemy z tych główek, elementy konstrukcyjne nóg, korpus składający się z dwóch głównych elementów. Tu mamy dodatkowe takie opancerzenie, które możemy przykleić tu z góry na tyle tego pancerza bojowego, lub taki element, jest jeszcze możliwość złożenia takiej anteny z kilku elementów. Ta antena idzie do lewej ręki i to się nazywa, uwaga, jest na pudełku Ghost Kill Electro Warfare Suit. I to jest jedna z części potrzebna do złożenia tego. Osłony na nogi. Tutaj mamy części potrzebne do zbudowania pilota. Dwie opcje główek: jedna taka z otwartymi ustami, druga zaciśnięta w grymasie. Jest oczywiście korpus i ręce tego wojownika. Z drugiej strony widzimy detale kokpitu. Super to wygląda. Warto tutaj podkreślić, że pancerz jest tak zbudowany, że możemy zrobić kokpit otwierany i zamykany. Nie klejąc w odpowiednich miejscach tego modelu, możemy zrobić części ruchome. Tutaj mamy duże opcje modelarskie, żeby się popisać malowaniem tych tutaj paneli. One będą ledwo widoczne, ale my będziemy wiedzieli, że my są one oczywiście. Pomalowane i będzie to świetnie wyglądać. No i robić mm, mega wrażenie, jeśli będzie można otworzyć cały pancerz. A w środku znajdziemy pomalowanego pilota przez taką dziennikarską rzetelność. Oczywiście wspominam o otworkach i wypustkach, które pomogą wszystko ładnie zgrać, żeby dobrze się skleiło. Na ostatniej wyprasce znajdziemy opcję dodatkowego uzbrojenia. Mamy takie możliwości jak. Podwójne fusion blastery, i tutaj znajdują się elementy do nich. Burst kanony, lub miotacze ognia, flamery. To są elementy korpusu. Odpowiadają one mniej więcej w budowie ludzkiej. No, kręgosłup i brzuch. To jest mniej więcej właśnie to. Stopy tego pancerza. Elementy nóg. Dodatkowe tam władzy, które mocujemy po bokach. Tutaj jest ta opcja czujnika, o którym mówiłem, który jest mocowany na plecach z tyłu. Tego pancerza, no i dodatkowe jeszcze elementy, które doklejamy w różnych miejscach, to tutaj jest kopuła dla pilota. Jeśli go tam skleimy, to tutaj wchodzi jego głowa. Widzimy dodatkowe opcje, jakiś wyświetlaczy tego typu rzeczy. No, warto tutaj popisać się malowaniem, jeśli będziemy ten model sklejać w taki sposób, że pilot będzie widoczny. Albo w opcji, kiedy można otworzyć. Kokpit. Tutaj widzimy dodatkowe zęby na tych elementach, no, sugerujące, że są one ruchome i jest tam jakiś mechanizm. Fajnie, że zostało to wykonane. Te stopy są no, całkiem spore, żeby ten model był nieźle podparty, ale jak już widzieliśmy na opakowaniu, no, przy samych stopach nogi są dość cienkie. Dlatego no, należy uważać w przypadku tego modelu, choć jak na Games Workshop przystało, plastik jest wysokiej jakości, więc nie powinno być z tym aż takiego problemu z wytrzymałością tego modelu. Przejdźmy do podsumowania. Na początku tradycyjnie już fakty cenowe. Za model zapłacimy na stronie Games Workshopu 225 zł. Jeśli jednak postanowimy oszczędzić i skorzystamy z oferty sklepu Strategia Centrum Gier, zapłacimy za ten model złotych 190 Teraz należy sobie odpowiedzieć tylko pytanie, czy warto? Według mnie ten model jest trochę za drogi. Mamy tutaj trzy wypraski. To jest jeden model, który jeśli ktoś skupi na nim ogień swojej armii, może nam go dość szybko zdjąć. No, może nie do końca. Na pewno ma swoją jakąś tam przeżywalność, ale jest to mimo wszystko jedna figurka, która sporo kosztuje. Jednak w tej cenie. Ten model jest bardzo dopracowany. Widzę w nim sporo opcji, możliwość wykonania bajecznego kokpitu. On naprawdę może świetnie wyglądać. Wystarczy trochę poświęcić nad nim dodatkowej pracy, nie sklejać go, zrobić go otwieranego, pomalować w środku, pomalować pilota i będzie to genialnie wyglądać. Również ten model może posłużyć jako dawca. Do wykonania naprawdę ciekawych konwersji, i nie tylko związanych ze światem Warhammera 40 000, tutaj będzie się świetnie sprawdzał, jako y, takie y, kokpity właśnie maszyn bojowych, czy podstawa zbudowania mecha z innym uzbrojeniem, z czymś innym, coś zmieniając w ogóle do innego settingu science fiction. To myślę, będzie pasować. Z tych wszystkich dużych pancerzy tału. Które znajdziemy w ofercie Games Workshopu, według mnie ten jest najładniejszy i przebija Riptida wyglądem, no po prostu, no nie ma porównania dla mnie, on jest dużo ładniejszy. Jeśli chodzi o zastosowanie w grze, no to trochę nie chcę się tutaj wypowiadać, mam za małe doświadczenie w tej najnowszej edycji Warhammera 40 000, a kiedy ja grałem w Warhammera 40 000 tału, takiego modelu jeszcze dostępnego nie było. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tym modelu, może macie jakieś rady dotyczące budowy tego złożonego modelu? Napiszcie o tym w komentarzach. Pragnę podziękować mojemu klubowemu koledze Artemisowi za udostępnienie tego modelu, abym mógł nagrać ten unboxing. Dopingujcie go w komentarzach, aby jak najszybciej pomalował ten model, wystawił go na stół i żebyśmy wszyscy mogli go podziwiać, jak sobie radzi właśnie w bitwie. Oglądaliście unboxing Kazana, pozdrawiam Was, cześć.